Michał Ciślak klasyfikowany jest w Wadze Cruiser. Na czele rankingu znajduje się reprezentant Konga i Lunga Makabu. Kolejne pozycje zajmują Polacy Krzysztof Głowacki i Krzysztof Diablowodarczyk. Na razie nie wiadomo, z kim zmierzy się Michał Ciślak w kolejnej walce. Radomski Pięściarz przygotowuje się do pojedynku, który ma odbyć się jeszcze w tym roku. Michał Ciślak stoczył do tej pory 19 walk, wszystkie wygrał, w tym 13 przed czasem. Ostatnią potyczkę Radom stoczył 31 maja tego roku, kiedy zastopował Nigery Olan Rewaju, duro dole.